znaczące teraz. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Witamy bardzo serdecznie. Jacek Santorski, psycholog społeczny i biznesu, współtwórca, twórca Akademii Psychologii Przywództwa, a także CEO firm doradczych, grupy firm doradczych Valius, a przede wszystkim dzisiaj jako autor książki i refleksje o przywództwie. Paweł Bogdanowicz, autor, publicysta, dziennikarz społeczny i biznesowy. Nasza książka zatytułowana i Refleksje o przywództwie jutra ukazała się rok temu, może niedokładnie, zabrakło do pełnej rocznicy jednego dnia, ale pomyśleliśmy z Jackiem, że nie może być tak, że będziemy obchodzić te pierwsze urodziny samotnie i dlatego zaprosiliśmy Państwa obecnych po drugiej stronie, żeby Państwo towarzyszyli nam podczas tych właśnie pierwszych urodzin książki. Ja mógłbym pocieszyć Ciebie i siebie, że no, książka ma blisko 3000, może nawet więcej sprzedanych egzemplarzy, więc może z nami być teoretycznie 3000 osób, ale zorientowałem się, co jest chyba charakterystyczne dla tego, jakiego rodzaju stała się ona produktem, ponieważ ta książka jest zamawiana po 20 do 120 egzemplarzy, więc rozumiem, że nieliczni przedsiębiorcy i menedżerowie zamówili tę książkę dla swoich zespołów, dla swoich współpracowników, więc można powiedzieć, że tak jest dwupiętrowa struktura tych, którzy mogliby ewentualnie z nami spędzić tą rocznicę. Przypuszczam, że być może Państwo z jakiegoś zaciekawienia tematem, tytułem, nami, czy może z jakiejś sympatii albo braku sympatii do nas właśnie, czy do któregoś z nas zdecydowali się tu zajrzeć, więc będziemy gotowi z każdym i do każdego się odnieść. To spotkanie ma konwencję czatu, więc piszcie. Oczywiście, jeżeli ktoś książkę zna i czytał i się jakoś do niej odniesie, czy będzie chciał jakoś zapytać o coś, my się też będziemy trochę odnosić, to no, tak spędzimy ten czas. Z przyjemnością, tak, oczywiście jesteśmy w biurze APP i Valius w Warszawie na ulicy Kluczej. Tutaj pozdrawiamy Państwa. Zachęcamy do zadawania pytań. A ja Ciebie, Jacku, na początek zapytam o to, jak oceniasz aktualność książki? Czy możesz to nasze wspólne dzieło odnieść do czegoś, co ostatnio na przykład zauważyłeś na rynku, co no stwarza właśnie jakiś potencjał znaczeń? Jeśli potencjał znaczeń, to aktualna jest rama książki, bo ramą książki jest koniunkcja. Ramą książki jest to tytułowe i. I teraz my, pisząc książkę 2 lata temu, wydając ją rok temu, sugerowaliśmy ważne i poważne integrowanie różnych pozornych przeciwieństw, jak realizm i wiara na przykład, czy nastawienie na krzem i białko, jak to mówiliśmy, czy bycie architektem i budowniczym swojej organizacji. To są na tyle uniwersalne atrybuty przywództwa i zarządzania, że one się utrzymały jako aktualne. Niemniej będę chciał, dlatego podrzuciłem Ci ciekawy raport sprzed kilku tygodni, pojawiały się nowej wagi zjawiska, które też wymagają integrowania właśnie, a nie albo jedno, albo drugie, które być może my zasygnalizowaliśmy w naszej książce, ale nie w pełni rozwinęliśmy. Więc muszą sobie Państwo wyobrazić, że jadę samochodem i dostaję informację, powiadomienie, że mam wiadomość od Jacka Santorskiego. Natomiast na światła, kiedy samochód się zatrzymał, pozwoliłem sobie otworzyć tę wiadomość i to było wskazanie tego właśnie raportu. Pokazuję do kamery charakterystyczny to jest, okładka. To tak. Jest raport sprzed, no, bardzo aktualny. Ja tutaj w tym pokoju, w tym biurze, kilka dni temu była, przebywając kilka dni w Polsce, Sonia Wędrychowicz, z którą zaczęliśmy o 16, a gdy kończyliśmy, to już nie mogłem znaleźć kontaktu, po prostu było ciemno. Tak nam się rozmawiało. I między innymi tematami mówiła o tym, jaka jest filozofia firmy McKinsey, z której ona pracuje, że to jest filozofia dzielenia się za wszelką cenę i
I bez myślenia o cenie czy o koszcie. I rzeczywiście ja często sięgam do raportów tej właśnie organizacji, jeżeli szukam jakiejś nowej, interesującej perspektywy. Zazwyczaj znajduję coś, co teoretycznie można by było zrobić i sprzedać jakiemuś klientowi, a oni dzielą się tym wspólnie. I właśnie ponieważ zauważyłem, że zgodnie z tytułem i zapowiedzią w ogóle naszego spotkania, co się dzieje, czy nowo, co nowego w przywództwie po COVID-zie, czy w tym czasie już zmierzania do jakiejś normalizacji, powiedzmy wyobrażonej po COVID-owej, to pierwsza odpowiedź jest taka, że przywództwo się bardzo polaryzuje. Zauważył to już profesor Cats de Vries, myśmy już o tym wspominali w finale, zdążyliśmy naszej książki, gdy wychodziła, że po prostu część liderów, ja teraz abstrahuję od liderów społecznych i politycznych, którzy no, powstrzymali swoje demokracje i pozwalają, aby one się jakoś degradowały, ale również część liderów firmowych tak jakby się zatrzymało, czy nawet cofnęło, tak jakby chcieli wykorzystać osłabienie ludzi, zależność ludzi do dokonywania jakiegoś takiego zwrotu wstecz, w stronę po prostu despotyzmu, cięcia kosztów za wszelką cenę i jak to powiedział jeden z liderów, z którym rozmawiałem, no, wojskowej dyscypliny, no skoro jest zagrożenie, ale nie takiej wojskowej jak w Navy Seals, tylko jak w jakiejś bardzo archaicznej armii. Z drugiej strony bardzo wiele firm, organizacji dokonało niebywałego skoku właśnie w związku z COVID-em, z uwagi na COVID i ten raport, który pokazałeś, pokazuje, co uznają za priorytety na dziś i jutro światowi liderzy, którzy należą do tego drugiego porządku, do tej drugiej ścieżki. Do tych, którzy w związku z COVID-em, z powodu COVID-u albo niezależnie od COVID-u bardzo dynamicznie i szeroko się rozwijają, właśnie integrując, jak zauważyłem, pozorne przeciwieństwa. I dlatego myślę, że warto by było, żebyśmy się z Państwem tym raportem podzielili. Tak, rzeczywiście jako autorzy książki no, czujemy się niejako w obowiązku odnieść jej treść do tego, co obecnie mówi się o przywództwie i to, co powiedziałeś o źródłach obecnej wiedzy, o raporcie McKinsey'a przedstawia się następująco, że w ogóle należałoby zacząć od tego, że raport ma tytuł What Matters Most, czyli pięć priorytetów dla CEO w czymś, co autorzy tego raportu nazwali Next Normal, czyli coś, do czego zmierzamy, albo można by się już pokusić o to, żeby powiedzieć, że coś, co już istnieje. No właśnie, a to jest próba opisu tego, jak ten Next Normal może być definiowany i mamy tutaj tych pięć priorytetów. Zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli chcemy wziąć jako pewną strukturę i, czyli właśnie tak jak w tytule naszej książki, integrowania przeciwieństw, to za chwilę dowiecie się, że jedne postulaty dotyczą informatyki, drugie techniki, a trzecie ludzi. I znowu okazuje się, że w tych postulatach jest coś, co jest spójne z przesłaniem naszej książki, ten geniusz i, że istotą przywództwa skutecznego, nowoczesnego jest integrowanie pozornych przeciwieństw i dopełnianie ich, bo właśnie w tych pięciu postulatach znajdziemy znowu pozorne przeciwieństwa, inne światy, których dopełnienie pewnie będzie dawało właśnie to przywództwo na tą nową normalność. Tak więc pierwszy z priorytetów brzmi: skoncentruj strategię na zrównoważonym rozwoju. Co możemy wskazać jako referencję do naszej książki? Znaczy, jako referencję do kryzysu, znaczy może tak, że w naszej książce zwracaliśmy uwagę na to, cytując Raya Dalio, cytując Jima Collinsa, jak bardzo ważny jest realizm połączony z dynamicznym nastawieniem na wizję, na cele, jak bardzo ważne jest integrowanie tej pozornej sprzeczności, która jest między wizją, dynamiką, a urealnianiem.
No, też wzrost chodzi o to, żeby był dynamiczny, jeśli to możliwe, może eksponencjalny, natomiast też zrównoważony pod wieloma względami. Zrównoważony za poziomie przepływów finansowych, ale na przykład zrównoważony także nie kosztem środowiska. Akurat to, na co zwracają uwagę teraz autorzy tego raportu, to jest związane z takim uwrażliwieniem, że chyba wielu z nas przez ostatnie półtora roku myślało, że epidemia tak trudna do opanowania jest jakąś wspólną, zbiorową, światową lekcją pokory na temat tego, jak bardzo trudno nam jest zachować równowagę w tym świecie, który sami raczej destabilizujemy niż pomagamy mu się równoważyć. I jak no, na styku epidemii za chwilę możemy mieć połączenie z różnymi innymi katastrofami albo zagrożeniami właśnie ekologicznymi, środowiskowymi, społecznymi. I teraz nagle się okazuje, że jeżeli specjaliści McKinsey'a zapytali wiodących CEO o to, co ich zdaniem teraz po COVID-zie jest najważniejsze, to oni odpowiedzieli, zanim zaczęli mówić o biznesie, zanim zaczęli mówić o rezultatach, zanim nawet zaczęli mówić o ludziach, o swoich ludziach, powiedzieli zrównoważone wzrosty. Troska o to, co zostawiamy po sobie, po naszych produktach i naszych procesach działania z punktu widzenia zanieczyszczenia świata. Nagle się okazuje, że oni to stawiają jako najwyższy priorytet. Nie wiem, czy to jest reprezentatywne dla, być może jacyś polscy liderzy byli tam pytani, no choćby Sonia może, ale my w Polsce pewnie, ty masz więcej kontaktów w świecie, który jest związany właśnie z tym stykiem odpowiedzialności, wrażliwości społecznej, ekologii i biznesu. Ale pewnie polscy liderzy kolejne te cele, które tam są, stawiają sobie jako najwyższy priorytet, ale do naszej wiadomości, że z perspektywy no, światowej, że tak powiem, jak to nazwać, elity, śmietanki tych zapytanych, to jest w tej chwili najważniejsze. Rzeczywiście nie jesteśmy, jeśli chodzi o refleksję nad biznesem, od tej strony, od strony zrównoważonego rozwoju, liderem, jeśli chodzi o świat. To, co doświadczamy obecnie, stanowi o olbrzymim zainteresowaniu, ale zainteresowanie... Ale to jest, czy to jest zainteresowanie konferencyjne, czy to jest zainteresowanie strategiczne, związane z wpisywaniem odpowiednich obietnic, zobowiązań do strategii, do priorytetów. Ja się nie spotkałem, bywam zapraszany czasem na implementację nowej strategii, na jakąś rozmowę. Poza generalnym jakimś sygnałem i postulatem, że będziemy działać w trosce o środowisko, to żeby były jakieś bardziej szczegółowe cele związane z tym, że będziemy mierzyć i ważyć, co i jak dewastujemy, jakie ślady za sobą zostawiamy i żeby tych toksycznych śladów było jak najmniej. Ja się z tym relatywnie rzadko spotykam. To jest chyba bardziej postulat konferencyjny póki co niż strategiczny w Polsce. Bardzo, bardzo słusznie zwróciłeś uwagę na pewną fasadowość działań, czy właśnie takie nierealistyczne w ogóle podejście, to znaczy, że pewnego entuzjazmu do rzeczy, które są istotne, ale który ten entuzjazm wygasa zaraz, jeśli no właśnie przechodzimy do momentu kształtowania strategii, a tym bardziej przekuwania strategii na działania. No ale ten drugi postulat, który masz na liście, już u nas chyba też, chociaż także dotyczący może mniejszości, już nie jest tylko fasadowy. Pozwól mi jednak tylko dodać o jednej rzeczy, bo to mnie zajmuje i też chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że technologia, która no jest naszym cywilizacyjnym dorobkiem, może być wykorzystana na dwa sposoby. Albo w sposób business as usual i wtedy będziemy świadkami pogarszających się warunków środowiskowych w ogóle do egzystencji. Będziemy świadkami powolnego wzrostu bogactwa społeczeństwa, ale przede wszystkim olbrzymiego przyspieszenia, jeśli chodzi o bogactwo tych, którzy mają w rękach technologię, albo możemy pójść właśnie tą drugą ścieżką, czyli zrównoważonego rozwoju, czyli zaprząc technologię do rozwiązań, które polegają nie na no, jednostronnym wzroście, a wzroście zrównoważonym. I w ten sposób przechodzimy właśnie tak. do technologii, czyli
o tym, co w raporcie What Matters Most brzmi następująco. Pamiętaj o przekształcaniu się do cloud. Proszę może mi wybacz takie proste tłumaczenie tego hasła, które jest tam szeroko omówione, ale no właśnie, jak skomentowałbyś ten punkt? Znaczy, autorzy zwrócili uwagę na to, że tak jak na samym początku kryzysu, no były firmy i organizacje, które musiały, jak to się mówiło wtedy, spłacać digitalne długi i spłacali te długi raczej w 3 miesiące niż 3 lata, jak byli do tego wcześniej wstępnie, jak zakładali, że okazało się, jak bardzo ważna jest technologia po to, żeby dokonać substytucji pracy no, w realu i pracy zdalnej, żeby zastąpić łańcuchy dostaw, które się rwą jakimiś innymi sposobami komunikowania się, jakimiś innymi powiązaniami. Jak jest możliwe, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych, które z drugiej strony mogą się gdzieś tam uciekać, rozrywać, możemy tracić nad nimi kontrolę, ale to dla jednych to mógł być bodziec, a inni po prostu no, od jakiegoś czasu żyli w tym świecie i w każdym razie coraz częściej, ja się z tym spotkam już w Polsce, lecz relatywnie rzadko, bo to robią ci, których na to stać mentalnie i materialnie, że po prostu coraz częściej spotykam, nawet dzisiaj byłem na spotkaniu organizacji, która działa od kilku lat, w której po prostu no, celebrowano to, że wdrażają system, który ma zintegrować wszystko ze wszystkim w chmurze. I jednocześnie zespół kilkunastu specjalistów firmowych wewnętrznych z ekspertami zewnętrznymi przygotowali ten system, a teraz będą mieli okres testowania, gdzie menadżerowie będą uczestniczyli i inni pracownicy w tym, aby to było z nimi i dla nich. I nie chodzi tutaj tylko o zintegrowanie klientów, dostawców, działu sprzedaży, marketingu i zarządu. Naprawdę o jak gdyby stworzenie czegoś takiego, co jest substytucją firmy i organizacji ze wszystkimi jej narzędziami, projektami, systemami. No, w chmurze. Autorzy tego raportu dają taki nieprzetłumaczalny, ale próbuję to powiedzieć swoim językiem, że kompetencją teraz będzie umiejętność czytania w chmurze. Czytania w chmurze tego, co się tam samemu wpisze. Operowania na danych w chmurze, tworzenia nowych modeli biznesowych w oparciu o no właśnie o te dane zgromadzone w chmurze. Prawdziwi liderzy, no chyba i liderki wyczuwają to, że no właściwie ten krok już powinien być za nimi, albo no są w trakcie przekształcania firmy w ten sposób. Pozwól, że podam Państwu przykład wzięty z rynku medialnego, który jest bliski. Ja dowiedziałem się, że duża firma na rynku medialnym posiadająca redakcję, portale internetowe, posiadająca nawet serwis randkowy, wydawnictwo. No w ogóle nie domyślam się jaka, ale no właśnie o to chodzi, prawda? Tak, przed COVID-em zespół projektowy właśnie informatyków dokonał przekształcenia tej firmy w spółkę, która wszystkie swoje dane ulokowała właśnie w chmurze. Było to bardzo trudne zadanie, udało im się to zrobić i nagle wybuchł COVID. Okazało się, że przez to, że firma zrobiła ten krok, otworzyły się przed nią możliwości, to już nawet nie mówię o tym, że udało się wciąż zarządzać spółką, mając w jednym miejscu ogromną ilość danych, ale że zapotrzebowanie ludzi zamkniętych w domach było takie, że należało stworzyć szybko nowe mechanizmy komunikacji między sobą i to się udało. Tylko dlatego, że wykonano kiedyś ten pierwszy krok właśnie z cyfryzowanych danych. Niezależnie od tego, czy zrobiono to w celach rozrywkowych, a teraz zaczęło to służyć kontaktom zasadniczym, czy zrobiono to w celach zasadniczych, a zaczęło to służyć kontaktom rozrywkowym, tak czy siak to okazało się, że to działa i służy. To jeszcze pozwólcie, że powiem o kolejnym przykładzie, bo podczas jednej z rozmów z menedżerką zajmującą się technologiami rzuciłem taki pomysł, że
Kto wie, czy na mojej ulicy nie powstanie za niedługo piekarnia, która będzie sprzedawać chleb w modelu abonamentu, tak jak teraz oglądamy filmy na Netflixie. Kilka dni później spotkałem się już z pewną opinią, że takie prace się rozpoczęły gdzieś, prawda? Czyli najbardziej nieprawdopodobna myśl, tak naprawdę najbardziej śmiała, ktoś może powiedzieć groteskowa myśl, chlebny abonament, no jak to niby ma działać i niby dlaczego i kto będzie chciał w ogóle uczestniczyć w czymś takim. Okazuje się, że dzięki możliwościom technologii, między innymi danych w chmurze i operowania w ten sposób powodują, że biznes może w sposób zaskakujący się rozwijać. A jeśli czytamy w chmurze nie tylko, która towarzyszy naszej firmie, ale w światowej chmurze dzielenia się informacjami, innowacjami, to mamy wtedy po prostu dostęp do tego rodzaju informacji i że nagle się okazuje, że prawie każda innowacja, którą możemy sobie wyobrazić, już gdzieś istnieje. Jeżeli umiemy czytać w chmurze, to też o niej przeczytamy. No i mamy trzeci postulat, bo zależy mi na tym, żeby go właśnie zintegrować z dwoma poprzednimi, który brzmi... Chodzi o pielęgnowanie talentów jutra, ale zanim zaczniesz o nich opowiadać, przypomnijmy naszym odbiorcom, że jest możliwość zadawania pytań Jackowi Santorskiemu, nam. Wydaje mi się, że to jest świetna możliwość, okazja do wykorzystania, gdzie można zadać pytania no, najsłynniejszemu polskiemu psychologowi biznesu i psychologowi. Tak więc korzystajcie Państwo z tej możliwości. Okno czatu jest otwarte. Widzę, że pojawiły się z Państwa strony miłe przywitania już jakiś czas temu. Dziękujemy za nie. Czekamy na pytania. Może Państwo się przywitali i poszli gdzieś dalej. Trzeci punkt, pielęgnuj talenty jutra. Dlaczego chciałem do niego dotrzeć? Bo jeżeli takim podstawową konstrukcją naszej książki jest to słowo i, pochodne od koncepcji no, geniusza i wprowadzonej, zaproponowanej przez Jima Collinsa ponad 20 lat temu, ale podtrzymanym w jego najnowszej książce wydanej rok temu, równo z naszą. Collins zebrał po prostu doświadczenia w stosowaniu swoich odkryć, schematów przez no, ponad 20 lat i okazało się, że to, co myśmy przejęli od niego, on też uznał też w tym samym czasie, że jest sednem sprawy, że sednem przywództwa i zarządzania i sobą, i zespołem, i całą organizacją jest integrowanie pozornych przeciwieństw, jest dopełnianie, co wymaga otwartości umysłu, że nie tylko to i nie tylko to. I dlatego teraz zwracam uwagę na to, że mówiliśmy o pierwszych dwóch postulatach według McKinsey'a, aby skupić się na środowisku, na ekologicznym wymiarze i wyrazie zrównoważenia swojego lub nie swojego wzrostu, aby potem być wiernym i nawet może zuchwałym czy odważnym w tym, aby dzięki nowym technologiom, dzięki osiągnięciom informatyki i pochodnych dziedzin właśnie być ze swoim biznesem, ze swoimi sprawami w chmurze. I teraz pojawia się trzeci temat, który dotyczy ludzi, który wprawdzie też można realizować pewnie przy pomocy algorytmów, ale pielęgnuj talenty jutra, to jest no, zwrot w stronę ludzi. To jest powiedzenie, że jeżeli mamy dzisiaj myśleć na temat tego, co ma być jutro, jak mamy jutro wygrywać, jak mamy przetrwać, to że nastawienie na cały potencjał, który ludzie mają, który ludzie wnoszą, niezależnie od potencjału i mocy, które mają algorytmy, jest też równie ważne. Myśmy pisali w finale naszej książki, że taka geniusz, czy nawet jak nazywaliśmy magia i będzie polegała w coraz większym stopniu na integrowaniu. Myśmy tutaj używali taki, stosowaliśmy taką metaforę krzemu i białka. Ty byłeś nawet bardzo lojalnym współautorem, bo jednocześnie powstawała twoja druga książka o nowych technologiach i wiedziałeś, że metafora krzemu i białka jest zarezerwowana dla naszej książki. Tam jej nie wstawiłeś. To takie było to dla mnie rozczulające, ale dzisiaj można o tym przypomnieć. W każdym razie tu właśnie mamy znowu zaszytę tę filozofię, to podejście, które my uznajemy w naszej książce za no, sensowne. I takie będące jakąś prognozą na to, co się będzie liczyło dalej, że z jednej strony technologie i stajemy się w nich
coraz bardziej okurają, coraz bardziej na bieżąco. Nie uciekamy od nich, bo nie uciekniemy. I zarazem przypominamy, jak ważni są ludzie. Zaczynamy, bo za chwilę wyjdziemy do innych obszarów, od talentów. Talenty nie tylko muszą oznaczać młodzieńcze talenty. Talenty mogą oznaczać to, że w bardziej zdemokratyzowanej organizacji, bo o tym w McKinsey piszą, że organizacje teraz spłaszczają się i będą się spłaszczać. I będą się demokratyzować, nie w tym sensie, żeby przejść do jakichś struktur łączenia demokracji z zarządzaniem biznesem, bo to pewnie, no, chociaż socjokracja może być takim systemem, ale tu raczej chodzi o to, żeby były pierwiastki merytokratyczne. Ale merytokracja, choćby tak jak Dalio to definiował, polega na tym, że każdy pracownik i współpracownik ma równoważny, równosłuchalny, równosłuchany głos. Bo może się nagle okazać, że talent to jest nie tylko 24-latek. Talent to może być 42-latek, któregośmy wcześniej nie słyszeli, kiedy po prostu mówił, że ma wobec czegoś wątpliwości albo że ma jakieś pomysły. Ta budowanie takiej merytokratycznej przestrzeni, aby móc się ujawniać, móc się słuchać, móc się wspierać, niezależnie w gruncie rzeczy od perspektywy, od metryki, to jest też to dzisiejsze podejście do zarządzania talentami i wykorzystania talentów, które wszyscy mamy niezależnie od metryki. Rzeczywiście, jeśli chodzi o umiejętności wprowadzania technologii, cyfryzowania biznesu, to jest podstawa. Podstawą jest demokratyzacja technologii rozumiana jako możliwość prototypowania rozwiązań na etapie powstawania rzeczy, korygowania ich przez równoprawnych uczestników organizacji czy członków organizacji. To mogą być ludzie, którzy nawet przychodzą ze studiów, są na stażu. Jeśli znajdzie się odważna liderka i odważny lider, aby posłuchać osoby, które właśnie wchodzą z zewnątrz i przynoszą jakieś swoje spostrzeżenia i będzie na tyle gotowa na to, żeby posłuchać, a nie zbagatelizować czy postawić, odłożyć to na półkę z napisem niewyobrażalne. Takie rzeczy u nas takie rzeczy nigdy się nie działy i nigdy się nie będą dziać. To chyba nie tędy droga, bo wszyscy teoretycy, ale i twórcy najbardziej zwinnych i odpornych organizacji mówią właśnie, że demokratyzacja procesów w firmie, demokratyzacja technologii polega owszem też na pełnym dostępie do produktów rynkowych, czyli wypuszczania jak najszerszej grupie odbiorców produktów, ale też polega na tym, żeby tworzenie rozwiązań w firmie było dziełem wspólnym, po prostu. A to wymaga otwartości wzajemnej i otwartości umysłów. Mam pytanie, dobry wieczór, panie Jacku, jak wykształcić ten otwarty umysł w natłoku i gonitwie w firmie, jak być tym filarem, który stoi na straży tego i? To jest świetne pytanie, wielkie wyzwanie. No, po pierwsze uświadamianie sobie, że mój umysł może pod wpływem stresu, niepokoju, pośpiechu, natłoku przymykać się, zamykać, że percepcję horyzontalną mogę zamieniać w tunelową, że rozpatrywanie spraw swojej złożoności mogę zastępować jakimiś stereotypami. Samoobserwacja, samorefleksja może tu być pomocna. Natomiast ja bym pół żartem, pół serio chciał powiedzieć, że wydaje mi się, że dobrą techniką byłoby, nie wiem, czy pamiętacie państwo w książce i filmie Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Wprawdzie puenta jest może nie optymistyczna i zakończenie dające dużo do zastanowienia, ale no, ten lider tych otwartych, tych poetów wśród tych młodych uczniów konserwatywnej szkoły, ten wspaniały nauczyciel, on w jakimś momencie, jest wspaniała scena w tym filmie, zaproponował, żeby wstawali na ławce i patrzyli z ławki, stojąc na stole, na stoliku, sam stanął na tym stoliku, tam zaprosił całą klasę. To stało się takim symbolem, taką ikoną tej książki. Ja bym powiedzieć, cokolwiek masz w swojej firmie, że można na tym stanąć, to wejdź i stań i pokaż, niech twój podwładny wejdzie do twojego gabinetu czy pokoju, albo niech zobaczy przez otwarte drzwi i zobaczy, że ty stoisz na biurku i patrzysz i zapyta wtedy, co ty robisz. A ty powiesz, ja pracuję nad tym, żeby zachować perspektywę, bo znów się tu
celowo do czegoś, na czymś skupiłem, do czegoś przygnąłem. Prawda? Dla mnie osobiście takim treningiem ciągłego przybudzenia się, gdy przysypiam w zakresie otwartości umysłu, to żeby po pierwsze szukać argumentów, faktów, danych, które są niezgodne z tym, co przyjmuję jako przeświadczenie. Ja prawie że zostałem antyszczepionkowcem, dlatego że ja naprawdę studiuję te różnego rodzaju studia i parastudia, które kwestionują to, co uznaje mainstream medycyny. Jeszcze się nie nawróciłem na tę drugą stronę, ale te lektury, które czasem są zastanawiające, czasem zatrzymujące, próbuję odróżnić coś, co jest w cudzysłowie nawiedzone, czy wrogie, czy może nawet jakoś specjalnie instalowane, z czymś, co jest wyrazem jakichś trosk, niepokojów czy myśli ludzi. Ja dzięki temu mam poczucie, że dalej stojąc na gruncie tego, co jest evidence-based i medyczne, bo mam taki mocny background i kliniczny, i naukowy, dbam o to, żeby umysł mi się nie zamknął, bo w podejściu tylko medycznym do wirusa, szczepionek i epidemii można mieć też zamknięty umysł. Można też być dogmatykiem, prawda? A można zachować otwarty umysł. Także na pewno bardzo ciekawe jest szukanie wszystkich argumentów, które są niezgodne z moją tezą, aby potem samemu sobie takiego adwokata diabła zaprosić sobie do własnego umysłu. A spodziewałem się odpowiedzi tej pierwszej, że powiesz, że chodzi o zmianę chociaż jednego nawyku. Nawyku, który taka drobna zmiana, która powoduje, że na końcu pewnego łańcucha zależności okazuje się, że zmienia się cała firma. No, mikrokorekty prowadzą do makroefektu. Jeżeli to będzie bardzo mały nawyk, no to mój ostatni patent jest taki, że sprawdzam, jak mam skłonność zamykać palce, dłoni, jakie składam. Jeżeli mam skłonność, żeby na wierzchu był prawy, to ja sobie składam tak, żeby było inaczej. I nagle mój umysł przez chwilę głupie reprezentacja dłoni, a reprezentacja dłoni w umyśle jest bardzo bogata, bo dłonie są czuciowo bardzo zaawansowane, tam są miliardy receptorów. Nagle się okazuje, że taka mikrokorekta może powodować nagle, że ja zaczynam łapać nową perspektywę, że znów poszerza się mój umysł. A też nie bez kozery robię ten ruch, ponieważ to studiując, jak trenerzy sił specjalnych przygotowują do akcji, w której komandosi będą w warunkach dużego zagrożenia, gdzie w lęku i niepokoju, bo komandosi nie są wolni od lęku, tylko że pomimo tego lęku przytomnie i heroicznie działają, że nie ulegną tunelowej percepcji, tylko będą jednak uwzględniali szeroką perspektywę na zewnątrz i wewnątrz siebie. I widziałem, że na poligonie trener mentalny sił specjalnych robił tego rodzaju ćwiczenia. Zapytałem go, co on robi. On powiedział, no, zajmujesz się językiem ciała i zajmujesz się jednocześnie działaniem mózgu w stresie, no to sobie odpowiedz. Chodzi o przypomnienie mózgowi, żeby pomimo stresu, pomimo tendencji do tunelowej percepcji, ogarniać w miarę możliwości szeroko. Jak tak robię, to sobie uprzytomniam. W jakiej minucie naszego programu jesteśmy? Cośmy już powiedzieli? Czego jeszcze nie? Na ile mówimy na temat? A na ile zająłem się tematem, który mnie fascynuje i uciekam od głównego wątka naszego? Zdaje się, że tak, więc wracam, prawda? Wydaje mi się jednak, że te dygresje sprowokowane przez panią, która do nas napisała, panią Zuzannę, zdaje się, były jak najbardziej wzbogacające. Zwłaszcza, że ktoś powiązał to z linowym kierunkiem kwestionowania status quo, prawda? Tak? Tak, my też, szanowni państwo, ćwiczymy nowy format komunikacji z wami. Siedzimy sobie przy jednym biurku. Jacek jeszcze nie wstał na szczęście, ponieważ uciekłby nam z obrazu, tak jak w filmie Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Będę go pilnował, żeby jednak nie wykonywał jakichś gwałtownych ruchów, przynajmniej do godziny 19, kiedy 20, kiedy przewidywaliśmy zakończenie spotkania z państwem. Ale to, co się dzieje tutaj, to znaczy pod wpływem państwa reakcji po drugiej stronie, my też zmieniamy to co jest, to co zaplanowaliśmy w ramach tego, co możemy zmienić. Niemniej jednak warto powrócić do tego. Czwarty punkt według McKinsey'a.
Zwrócili uwagę autorzy, że tego raportu, że w kryzysie covidowym no, bardzo często, bardzo dynamicznie działano. Lecz jak tam piszą, to była dynamika adrenaliny i kortyzolu. To była dynamika odpowiadania w warunkach stresu, mobilizacji czasem skrajnej, w warunkach właśnie no, stresowych, zagrożenia, kiedy trzeba było uciekać, gonić, przerzucać zasoby z jednego miejsca na drugi. Natomiast efektywność wtedy okazywała się bardzo wysoka, nieprzewidywalna wcześniej. No tak jak a propos jeszcze, jak jeżeli rozmawiamy o kwestii też samej covidowej, no, studiuje się w jaki sposób szef Pfizera przy pomocy przywództwa forsującego, lecz nie despotycznego, doprowadził do tego, że w 8 miesięcy zrealizowany projekt szczepionki, który był planowany na 2,5 roku, prawda? Czyli nagle to był niebywały wysiłek, taki adrenergiczny. Twórcy tego raportu mówią, że to, co będzie dalej potrzebne, to nadal taka siła i taka szybkość, ale nie dzięki sile nacisku, tylko dzięki inteligencji działania, dzięki elastyczności. Więc tu się pojawia znów to, trzeba tylko uważać, żeby nie przesterować, nie przegiąć, no to no, pojęcie agile, prawda? Działaj szybko, bądź odporny. To jest wolne tłumaczenie, można by powiedzieć, że szybkie tłumaczenie tego, co właśnie jest w raporcie. Natomiast mnie teraz zastanowiło twoje zdanie i przykład szefa Pfizera. Jak myślisz, czy takie podejście, które okazało się skuteczne, nie wyrządzi krzywdy w samym kształtowaniu przywództwa, w refleksji na temat przywództwa, jeśli cofniemy się do tego sposobu zarządzania, gdzie presja na wyniki, tutaj, no, tutaj też była presja na wynik. Czy to nie będzie szkodliwe? Czy nagle się słuchaj, więc można się od tego obronić. Akurat mam tu książkę, chociaż nie spodziewałem się, że o niej będziemy mówili, ale przygotowujemy jej wznowienie. Jest to książka o modelu versatile leadership, wszechstronnego przywództwa Kaplana i Kaisera, z którymi my współpracujemy. Jest to taka trochę Biblia w naszej Akademii Psychologii Przywództwa. Otóż studium przypadku no, tego wydarzenia, kiedy właśnie szef Pfizera w 8 miesięcy zrobił z ludźmi to, co było przewidziane na 2,5 roku, podaje, my to o tym piszemy na naszej platformie, naszej akademii, Rob Kaiser, autor tej książki o wszechstronnym przywództwie, który mówi, że z jednej strony działanie lidera jest rozpięte w ramach tej magii między angażowaniem, słuchaniem, delegowaniem, wszystkim, co jest partycypacyjne i zarazem czasem, gdy to jest konieczne i niezbędne, forsowaniem, stawianiem celów, rozliczania. Chodzi o to, że lider jutra, to co jest tezą naszej książki, to co jest podstawą modelu wszechstronnego przywództwa i co jest odpowiedzią na twoje pytania, lider jutra, wtedy kiedy to jest niezbędne i konieczne, jest otwarty, słuchający, konsultatywny i dzięki temu uzyskuje wielkie zaangażowanie i twórczość ludzi, ale jednocześnie umie ściągnąć suknię. Podobno, bo nie chcę idealizować, bo to jest taka pułapka, żeby tak sobie wyidealizować ten przypadek i tą historię, ale z tego co wiem od Roba Kaisera, to pan Burla, szef Pfizera, wcześniej przez kolejne 3 lata słynął z tego, że jest bardzo otwartym top menadżerem, że prowadzi politykę otwartych drzwi, że słucha, że wspiera. Tylko co jakiś czas mówił, wiecie co, ja wiem, że was stać na więcej, tylko mamy niezłe wyniki i nie musicie. I tego dnia przyszedł i powiedział, słuchajcie, zrobimy, a nie zrobicie, to co jest do zrobienia według analiz, które dostałem 2 miesiące i 4 miesiące, w 8 miesięcy. Moje drzwi były zawsze otwarte, a teraz nieważne, czy będą otwarte, czy zamknięte, bo ja nieważne, czy będziemy pracowali zdalnie, czy w realu, ja będę zawsze z wami i będę co poniedziałek sprawdzał status wszystkich projektów i będę tego osobiście pilnował. Ale to nie był despotyzm, to był otwarty umysł, który wszechstronnego lidera, który gdy można i trzeba, angażuje i pyta, a gdy można i trzeba, forsuje. Forsujące przywództwo też należy do życia. Rzeczywiście w refleksjach nad przywództwem jutra w książce i tłumaczysz to w sposób tak szeroki i dogłębny, że chyba
chyba po prostu nie można znaleźć lepszego, lepszej lektury, jak mi się wydaje, w zrozumieniu właśnie łączenia tychże przedsiębiorstw. Dodałem ten przykład, bo nie zdążyliśmy go umieścić w książce, więc go dodałem. A tutaj jest jeszcze, bo jeżeli mamy mówić o naszej książce o integrowaniu właśnie przeciwieństw, no to piąty postulat McKinseya już jest no już w pełni spójny z naszym przekazem. To jest działaj z nakierowaniem na purpose, to jest nieprzetłumaczalne ciągle słowo, cel, który nadaje sens i meaning, czyli to jest bardzo nowe i chcę na to bardzo zwrócić uwagę i to podkreślić, bo wiele moich też studiów, które obserwuję, czy własnych o działaniu w COVID-zie, o odkrywaniu nowych sposobów przywództwa i zarządzania w COVID-zie. No, w COVID-zie okazało się, że samopoczucie ludzi, ich kondycja mentalna, emocjonalna, sposób organizowania się, komunikowania są krytycznie ważne. Najpierw dlatego, że byli w panice, że byli w trwodze i nie mogło to nie poruszać kadry kierowniczej. A potem się okazało, że w tym poziomie niepokoju, też niepokoju biznesowego, nie tylko zdrowotnego, społecznego, stresu związanego z pracami, z pracą w nowy sposób, liderzy zaczęli uczyć się na dużą skalę i częściej, też poprzednie raporty McKinseya to pokazywały, słuchać, wyczuwać i potwierdzać, pytać ludzi, jakie dla nich ma znaczenie to, co się dzieje, to, co robią, nie pro forma, aby potem się do tego odnieść, żeby to zawrzeć w sobie. Więc to jest ważne, że o tym, że purpose jest ważny, że dobrze jest, żeby motywować ludzi, angażować ponad target, że tak powiem, podawać, dlaczego to robimy, w imię czego to robimy i o misji rozmawiać nie tylko raz na dwa lata, kiedy ogłaszamy nową strategię, ale co tydzień, prawda, gdy mamy statusowe spotkanie. Lecz z drugiej strony zwracać uwagę, jakie znaczenie to ma dla ludzi. I to jest bardzo nowe w tym raporcie McKinseya i to myśmy przewidzieli w naszej książce. Myśmy dużo poświęcili temu, aby lider przyjmował pracownika, jakim jest i interesował się nim. I zanim zacznie zadaniować, wymagać, rozliczać, przyjmował go z jego wątpliwościami, troskami oraz dowiadywał się, co jest dla niego ważne. Prawda? Bo jeżeli ten purpose ma nas prowadzić, to ma być to z jednej strony purpose firmy właścicieli, z drugiej purpose mojego działu i lidera, a z trzeciej strony jednak purpose tego pracownika. On też ma swoje osobiste cele i ta praca ma dla niego takie inne znaczenie. O tym dużo piszemy w naszej książce i dajemy dużo wskazówek. Ja muszę czy chciałbym podać przykład, który kiedyś zrobił na mnie duże wrażenie, kiedy w dużej firmie technologicznej działającej w Polsce ustalano ten purpose na kolejny rok działania, to liderka tej firmy nie ustaliła go na zasadzie, że musimy doprowadzić do obrotu firmy czy zysków w wysokości załóżmy 2 miliardów euro, bo ja nie mogę, tłumaczyłem mi, wyjść do ludzi i powiedzieć, że naszym celem jest osiągnięcie pewnej kwoty na fakturze. Ja mogę do nich wyjść i powiedzieć, w ciągu tego roku będziemy robić tak, żeby w miastach w Polsce było czyste powietrze. To jest nasz cel. A że my przy okazji osiągniemy wynik finansowy, który będzie zapisany w dokumentach, to jest to składnik tego. Albo nawet mierniki i miary poziomu tej czystości mogą nas stopniowo interesować. Ten wymiar operacyjny też będzie ważny, lecz sednem jest dokładnie tak, jak mówisz. Co jest jakimś takim elementem no, misyjnym tego, co robimy. I teraz można znaleźć takich liderów, takie liderki, takich ludzi, takie zespoły, że naprawdę potrafią mówić ze sobą, co jest dla nas ważne i co ważnego chcemy zrobić i zdziałać. I zarazem czasem to, co jest dla nas ważne, to jest też, jaką my tworzymy organizację. Nasz purpose to może być tworzenie zdrowej organizacji, w której jest wyraz tych szacunku, wzajemnego słuchania, w której się rozwijamy. Prawda? To też może być purpose. Teraz oddajmy głos uczestnikom. Wiem, że mamy kilka pytań, ewentualnie komentarzy. Jeśli, Jacku, jesteś bliżej touchpada, więc jeśli mógłbyś cofnąć na moment się wyżej z komentarzami, to bardzo, bardzo chętnie zobaczylibyśmy. O, właśnie. Przy tym komentarzu pozostajmy może.
Czy takie działanie pod wpływem presji lub lęku w dłuższej perspektywie nie odbije się zmęczeniem bądź wypaleniem? Sedno jest, aby forsujące przywództwo nie było przegięte. Jeżeli forsujące przywództwo jest motywowane zagrożeniem utraty pracy, czy utraty wynagrodzenia, czy może nawet utraty premii, to oczywiście lęk przed stratą może tylko bardzo motywować, ale jeszcze bardziej może wypalać. Inną rzeczą jest tego rodzaju komunikacja, kiedy działamy, tworzymy presję, która ma charakter zdrowej, naturalnej dyscypliny. Po prostu na czymś nam tak zależy, że wprowadzamy dyscyplinę. To jest innego rodzaju presja. To jest tak jak, też jak odpowiedzialność, która polega na tym, że ja się czuję autorem, że odpowiadam na wyzwania, a nie pociągam kogoś gdzieś do odpowiedzialności. Ja mam przykład taki, może o tej porze już dzieci i młodzież nas nie słucha, zresztą dzisiaj dzieci i młodzież też wszystko wiedzą. Mam taki trochę frywolny przykład, ale który wiem, że lubią uczestniczki i uczestnicy naszych warsztatów, naszej akademii, na temat dyscypliny, że jeśli chcesz się kochać, czy chcesz się kochać jak król, czy jak królik. Ja studiowałem kiedyś tantryczną jogę. Nie chodzi o to, że chcę robić jakąś antyreklamę wstecz, natomiast że generalnie z tego wynika, że żeby kochać się jak król, potrzebujesz dyscypliny. A jak królik, to impulsywnie. Ja mówię do ciebie, mężczyzny, bo kobiety mają to jako dar od Boga i jakoś innymi ścieżkami to przychodzi. Przejdźmy do kolejnego pytania. To pytanie brzmi, czy zgadzacie się panowie, że powstanie obcyjności, którą wobec trudności, zmienności i tutaj musimy przewinąć, o właśnie, i niepewności towarzyszyła podczas pandemii, pozwoliła zamienić rutynowe działania, często nieskuteczne, na działanie bardziej ryzykowne. Już sama świadomość uwzględnienia możliwości porażki podniosła naszą tolerancję na niepewność. Czy tak rzeczywiście jest? Skłonność do ryzyka też. Tak jest. Z drugiej strony weźmy poprawkę na to, że mamy różną naturę, różną strukturę, różny temperament, różną gotowość i skłonność. Znacie Państwo, zapewne i studujecie to słynne badanie Gallupa, które zostało też powtórzone ostatnio w kryzysie. Okazało się, że przez chwilę drgnęło w inną stronę, ale wróciło na dawne miejsce, że statystycznie 30% ludzi na pokładzie firmy i organizacji są proaktywni i zaangażowani. I dla nich są opcje, dla nich jest purpose, dla nich są warianty. 20% jest przeciwskuteczna. Może dzisiaj o nich nie rozmawiajmy, bo to nie znaczy, że to są ludzie gorszego gatunku, tylko być może gorzej zachęceni, czy bardziej zniechęceni. Być może ci ludzie są krzywym zwierciadłem przywództwa i organizacji, a nie świadczy to o nich. Natomiast pośrodku gdzieś jest 50% tych, dla których ważniejszy bardziej jest cel i target. I teraz można powiedzieć, że dla tych pracowników, którzy mają taką relację z firmą, z jej zarządem, z kadrą kierowniczą, że ważny jest purpose, że ważne są opcje, to te doświadczenia, które mieliśmy, mogą być bardzo umacniające, że właśnie to podejście oparte na wewnętrznych konsultacjach, na partycypacji, na rozpatrywaniu ryzyk, na powiedzenie sobie też, że jesteśmy dzisiaj nie jak w fabryce, całym szacunkiem dla fabryki w tej metaforze, tylko jak w laboratorium. To znaczy, że my próbujemy, szukamy, że lider ma prawo powiedzieć nie wiem. Prawda? To jest to wszystko, co może być rzeczywiście dorobkiem tego czasu. Ja myślę, że pani właśnie o to chodziło. A ja teraz uświadomiłem sobie, że zapomniałem cię zapytać o to, czy wtedy, kiedy tworzyliśmy książkę, ta myśl nie powstała, że co robić z ludźmi przeciwskutecznymi przy budowaniu zespołów? To znaczy, czy mamy też ich integrować z resztą zespołu? Czy ma tutaj wejść to magiczne i pomiędzy tych stabilizujących, tych awangardowych, a tych przeciwskutecznych? Znaczy, jeśli lider ma chociażby minimum doświadczenia ze wschodnich sztuk walki, mówię wschodnich, bo w zachodnich sztukach walki bardziej się przepychamy, a we wschodnich bardziej przyjmujemy i przekierowujemy. To takie biznesowe aikido.
o którym chyba mówiłem też w naszej książce, a poświęciłem temu odrębną książkę pod tytułem Biznesowe Aikido z dwoma trenerami Aikido, którzy jednocześnie są trenerami biznesowymi, że teoretycznie rzecz biorąc, tych nawet tych, z tych 20% według Gallupa można pójść do nich i powiedzieć, słuchaj, co tu jest nieciekawe? Tak jak Jarek Szulski, project manager naszej akademii, ale z drugiej strony wybitny, charyzmatyczny nauczyciel, pytał uczniów, gdy prowadził z nimi dosyć niezwykłe zajęcia, mówi, czuję, że ta lekcja była nieciekawa, prawda? Tak, Sorze, tak, panie profesorze, była nieciekawa. A dlaczego była nieciekawa? Można zapytać tych biernych, a może nawet bierno-agresywnych, którzy mówią, zrobiłem wszystko, co trzeba, co dalej, widać, że to nie działa. Dlaczego ta lekcja jest nieciekawa? Można przyjąć, ale to jest wyższa szkoła jazdy. Można przyjąć, że bierność czy nawet jakiś opór pracowników jest wyrazem tego, że ja nie umiem im sprzedać swojego purpose, że lekcja jest nieciekawa. I mogę ich zapytać, co moglibyśmy zrobić, żeby ta lekcja była dla nich ciekawsza. Skierujmy się ku kolejnym pytaniom. Przesuńmy proszę, wciąż proszę Jacka o właśnie o to, aby pomógł operować. Ten mój Mac słucha moich palców. Tak, tak, właśnie. Jeszcze tego nie opanowałem. Widać, nie dość często bywałem u ciebie w biurze, albo nie pozwalałeś mi właśnie operować swoim komputerem. Dobrze, mamy więc bo o pytanie. Tych problematycznych mieliśmy właśnie, prawda? Ja o tym mówiłem. Jak pogodzić agile z wizją i planowaniem? To ważne zagadnienie, szczególnie podczas pandemii, kiedy jutro jest nieprzewidywalne, a decyzje trzeba podejmować już teraz. Bardzo, bardzo się cieszę i dziękuję. Tu jest moim zdaniem bardzo potrzebne to, co my nazywamy magią i integracją przeciwieństw. Otóż spotkałem firmy, które w dobrej wierze, z uwagi na rozwiązania w centrali, które przywiozły to do swoich peryferii tutaj, czy do swoich oddziałów w Polsce, ale w dobrej wierze właścicieli, zainstalowali różnego rodzaju formuły, treningi, filozofie agile'u i to się stało nagle religią. Nagle się okazało, że każdą sprawę można rozpatrywać ze wszystkich możliwych perspektyw, jeżeli ktoś nie zdąży, to znaczy, że nie mógł się twórczo wykazać. A mieliśmy niedawno zajęcia dla jednej z organizacji, ale poprosiłem dosyć niezwykłego człowieka, który współdziała z naszą Akademią Psychologii Przywództwa, niedawno brał udział też w takiej bardzo fajnej, świetnej i dostępnej ciągle konferencji na temat zaangażowania, którą firma Four Results robiła. Doktor Jacek Siewiera, który jest doktorem medycyny i budował szpital na lotnisku antycovidowy. Potem wcześniej brał udział w różnych projektach międzynarodowych. Jest ekspertem NATO, jest też wojskowym, jest też prawnikiem i rozmawialiśmy z nim na temat delegowania przez misję w siłach specjalnych. Ale w kontekście jego doświadczeń choćby medycznych, kiedy naprawdę trzeba było uruchomić kilkaset łóżek, bo już karetki jechały, bo ogłoszono, że szpital jest gotowy, a tam przy łóżkach łóżka nie były uzbrojone. I kiedy nagle on z zespołem też młodych lekarzy zaczął rozmawiać o tym, co zrobić w sposób taki burzy mózgów, taki agile'owy, ale oni rzucali dziesiątki pomysłów i każdy był bardzo twórczy i powstał bałagan i harmider. I w jakimś momencie on to przerwał, zdyscyplinował i powiedział, interesują mnie tylko te pomysły, w efekcie których za 40 minut łóżka będą rozbrojone i będzie płynął do nich tlen. I dla takich pomysłów absolutne zielone światło. Czyli nagle się okazuje i nagle grupa się wyciszyła, a kilku z nich wpadło na pomysły genialne, że można łączyć wyposażenie tych łóżek covidowych z samymi łóżkami, które mogą jeździć po sali, a można tlen połączyć w jedną rurę i zrobić rzeczywiście w 40 minut w szereg coś, co wymagało paru godzin. Ale byli maksymalnie agile'owi, maksymalnie twórczy, ale jednocześnie mieli dyscyplinę i mówił, że zarządzaniu przez misję jest pojęcie zdyscyplinowanej kreatywności.
A więc dobrze jest, że z jednej strony mamy agile, ale z drugiej strony musimy mieć cele i strukturę. Nie możemy mieć terroru agile. Bycie problematycznym, nie zgadzającym się ze wszystkim, nie bycie biernym, nie jest łatwe oraz tylko dojrzałe organizacje takich liderów docenią. Dokładnie tak. To jest kryterium dojrzałości organizacji. A jednocześnie, jeżeli ktoś chce pomóc swojej organizacji, a ma dosyć apodyktycznego lidera i prosi mnie o wskazówkę, to daje taką wskazówkę mikronieposłuszeństwo. Żeby jakby, kiedy lider mówi, nie mam teraz czasu, to proszę się nie martwić, panie dyrektorze, ja też mam tylko pół minuty. No? A propos minut, nie wiem, jak po państwa właśnie stronie, zmierza się. Jak po państwa stronie zmierzamy do finału. Minęło 55 minut naszego spotkania, przewidywanego na godzinę, czyli mamy ostatnie 4,5 minuty. Wydaje mi się, że te 4,5 minuty należą się temu to wspaniałemu człowiekowi, czyli Jackowi Santorskiemu, autorowi książki i refleksji o przywództwie jutra. Jacku, to przywództwo jutro, twoim zdaniem, będzie kształtowane przez, czy tylko przez tych 5 czynników, o których dzisiaj mówiliśmy, które odwołują nas do raportu McKinsey'a, czy pojawiają się już na horyzoncie kolejne rzeczy, które należy brać pod uwagę w modelowaniu siebie jako liderki, siebie jako lidera. Ono toczy się dziś i myślę, że bardzo warto pamiętać, że może tym właśnie bym chciał skończyć, sfinalizować, że na horyzoncie, jeżeli mamy podejść z perspektywy otwartego umysłu, to jest nie tylko to, co jest przed nami, ale jest też to, co jest za nami. I przywództwo jutra będzie jeszcze bardziej potrzebowało być oparte na takich wartościach jak szacunek, podmiotowość, uczciwość, a w końcu spójność, bo dzisiaj, zwłaszcza młodzi, ale nie tylko pracownicy i współpracownicy, którym nie wygasają tak zwane detektory ściemy. To są takie mechanizmy neurologiczne łapiące niespójność intencji, komunikatów, języka ciała, działań, zobowiązań, że po prostu kompetencja wczoraj, która była nazwana, że ktoś ma charakter. Spójność, która pozwala ci wtedy być sobą w roli lidera, co na pewno jest kompetencją jutra, dlatego że jesteś kimś dla ludzi, a jesteś kimś przez spójność. Dlatego mogę tak trochę paradoksalnie i przewrotnie powiedzieć, że to, co najbardziej widzę na horyzoncie tej przyszłości, to jest charakter lidera. A charakter to jest więcej niż profil osobowości czy styl. To jest lepsza wersja mnie w oparciu o wartości, które też sam ze sobą uczciwie ustalam, pozyskuję feedback od innych, jakie realizuję. Jeszcze tylko mogę wspomnieć, że na końcu książki znajduje się autorski słownik Jacka Santorskiego. W kluczowych terminów przywołuje nie tylko terminy, ale i postaci, które no niejako wzbogacały, czy towarzyszyły na twojej drodze do sformułowania. No tak, żeby jakoś tam ułatwić asymilację tej niełatwej książki, w której jest właśnie i sporo refleksji biznesowej i zarządczej, i sporo psychologii, a przede wszystkim zaproszenia do samorefleksji, bo tego chyba wszyscy ciągle potrzebujemy. Bardzo dziękuję. My dziękujemy państwu. To chyba tak. A ja dziękuję tobie, że tutaj w tym gabinecie, w tym miejscu napisaliśmy, że ja tak opowiadałem, ty notowałeś i potem redagowałeś, potem weryfikowałeś pewne różne moje modele i pomysły, dodając to, co jest przedmiotem twoich studiów i zainteresowań. No i powstała nasza książka i refleksje o przywództwie jutra, która niech państwu służy. Zachęcamy więc do czytania. Wydaje nam się, że będzie aktualna jeszcze przez długie miesiące. Nie powiem, że lata, ale miesiące, dlatego że w tym gorączkowym czasie, w jakim teraz przyszło nam żyć, również twórczym, nie tylko wywołującym niepokój, no właśnie to miesiące się liczą, tak więc liczymy każdą sekundę, minutę, każdy dzień. Tak jest. A zarządzanie i przywództwo będzie zmierzało w stronę charakteru. I piszemy o tym też w naszej książce. W Akademii Psychologii Przywództwa mamy już prawie komplet na najbliższą edycję. Nie chcę tworzyć jakiejś nadziei, że rekrutujemy, a może jeszcze kilka dni. Pracujemy właśnie nad charakterem
liderów, zapraszamy liderów, żeby pracowali nad swoim charakterem. To moim zdaniem atrybutem przywództwa jutra, co nie znaczy, że nie było atrybutem przywództwa wczoraj. Dziękujemy i do zobaczenia. Dziękuję Państwu, dziękuję Tobie. Czy Państwo jeszcze pytają o akademię, o aplikację? Może podam, bo nie chciałem robić tutaj promocji, bo ten projekt sam się promuje, że tak powiem, przede wszystkim przez opinię naszych absolwentów, ale podam hasło klucz tylko. APP, Akademia Psychologii Przywództwa, app.santorski, jak mówiący te słowa, .pl. Jeżeli wejdziecie na app, .santorski.pl, to tam jest sporo refleksji, takich jak te, którymi się tu dzieliliśmy, a przy okazji informacje o naszej Akademii Aplikacji na nią. app.santorski.pl. Zapraszam. A teraz chyba zobaczą Państwo taki techniczny aspekt spotkania, czyli grzebanie znowu w okolicy klawiatury, aby wyłączyć mikrofon i kamerę. No, jest to nieuniknione. Chcielibyśmy być dłużej z Państwem, ale dziękujemy. Dziękujemy raz jeszcze. Zapraszamy. Dziękuję bardzo.